Witam Was cieplutko w poniedziałek. Zobaczcie, jaką mieliśmy temperaturę rano. Ciepło. Normalnie można w stroju biegać. 24 stopnie jest w tej chwili, ale to jest wystawa wschodnia, czyli słoneczko wschodzi, świeci nam na termometr. Także tyle mamy na słońcu. Jest godzina 8:57. Zapraszam na małą relację z ogrodu. A ja muszę wynieść egzotyki już do gruntu, wsadzę z powrotem. No a więc idziemy zobaczyć, co tam ciekawego zakwitło. A więc zapraszam na mały obchód po ogrodzie. Tu mamy słonecznicę. Takie malutka kruszynka, inaczej idolosperma. Rośnie koło opuncji, lubi sucho. Tu kolejny jej kolor się pokazuje. Odradza się ładnie, ponieważ zrobiła się brzydka po tej zimie. Ładny czerwony taki kolor. Tutaj kolejna kruszynka, aster alpejski. Różowy jeszcze w pączkach. Tutaj mamy szałwię, którą wysiałam. I pszczółka. Kolejną kruszynką taką jest aster, zawilec Polish Star. Ładny ma pełne kwiatuszki, jeszcze się dokładnie nie rozwinął. Mamy w końcu ciepło, 20 stopni. Wyniosłam bananki, niech się grzeją. Również naparstnice się otwierają. Kolejna kruszynka to miecznica. O kwiatkach niebieskich jeszcze była żółta i biała, ale czy będą? Żółta na pewno się pojawi, ale biała coś chyba jej się zanikła. Tutaj pod drzewem mamy ozdobną truskawkę, kwiatki różowe. I naszczepiłam sobie młodziaki. Franceska, pierwiosnek. Tutaj zasiał nam się, muszę go wyrywać. Polygonium orientale. Ładny kwiat, ale bardzo mocno się sieje. Zaczynają kwitnąć żurawki. Też mają ładne, ozdobne kwiatki. Tutaj mamy kokorycz niebieską. Pierwiosnek japoński. Tutaj mamy jaskier pełny. Te polne takie, co są jaskry. A ten ma pełne kwiatki. Tutaj pamiętacie moją żabkę? Wysadziłam i utrzymuje ponczusie, rozwijają się. Ale jednak to nie jest ten pokaz, co powinien być. No niestety była ruszona, wysadzona z doniczki. A ten tutaj, który kwit, ma już właśnie nasienniki. Jeszcze za momencik, jeszcze chwileczkę i pokażą się obrazki włoskie, czyli ma już ładne te pączki tutaj, pochwy kwiatowe pochowane jeszcze. Tutaj liście poobrywałam, ponieważ on jak kwitnie, gdzie tutaj poobrywałam te listki, on jak kwitnie, to on gubi właśnie liście na lato i końcem lata kwiaty, które zostały zapylone, zdobią jako czerwone takie pałki z nasionami, a później właśnie pod koniec lata wychodzą liście. Rododendron kolor różowy. Ładnie się odradza, ale zakwit tylko jednym kwiatkiem. Tu mamy parzydło leśne. Ma już ze 150 cm wysokości i szykuje właśnie też kwiatostany. Czas przyciąć forsycję.
tutaj języczka dostała słońca, się zdziwiła, co to, i zemdlała. Ślimak ją pozjadały. To nic, wstanie później, słoneczko zajdzie, ona pięknie wstanie, ma tutaj wilgotno. Tutaj czekamy jeszcze na liliowce. Ten zawsze kwitł pięknie, w tym roku ani jednego kwiatka nie miał. To jest też ten biały, tu widzę ma pączki, ale raczej one są pozasuszane. Tutaj azalie nam zdobią. Alokazje wszystkie, kolokazje, wszystko ma przędziorka, nawet na dworze. 2 stopnie dzisiaj było, widzieliście? A wszystko jest w przędziorku. I ktoś mi powie, że przędziorek nie lubi wilgoci. Tyle padało. Kolejne pięknie się orliki pełne rozkwitają. Tutaj wyszedł taki półpełny, bordowy. Ten akurat pełny się nie zrobił. Tutaj mamy taki granacik. Pięknie jak piwonie wyglądają. Tutaj szykują nam się róże, floksy. Tutaj mamy kiręgiszomę dłoniastą. Tutaj ślicznie nam zakwitnie rabarbar dłoniasty, lecz niestety 2 stopnie, deszcze zniszczyło mu liście. Brunera. I tutaj chciałam wam też pokazać, póki paulownia nie dostanie liści, wszystkie języczki mdleją. To są rośliny cieniolubne. Ta tutaj języczka jest bardziej w cieniu, ładnie trzyma jędrność, ta również. Tutaj wielosieł niebieski nam się rozwija. Czyli wielosił błękitny o kolorze białym i niebieskim. Drzewa, zobaczcie, robią już cień. Dostały liści. Tutaj po prostu będą nam zacieniać całą rabatę. Dobra, kochani. Może do wieczora coś się jeszcze ładnie rozwinie. Aha, jeszcze przejdę wam pokazać wieczornik damski. Pięknie kwitnie. Tutaj po drodze mamy, zobaczcie, jakie śliczne wiatraczki. Barwinek o kwiatkach bardzo dużych, takie wiatraki ładne. To nie jest choroba, tylko one takie są pozwijane. A tu mamy wieczornik damski. Pięknie pachnie i strasznie się wysiewa. Tu mamy niezapominajkę, też pięknie kwitnie. Jakiś ptaszek tam śpiewa. Tu również jest orzech laskowy, włoski. I pod nim też rosną rośliny. Tylko pamiętać, że zbierać ich liście na jesień. Jakieś tam substancje wydzielają. No to pa. Miłego dnia wam życzę.